Duolingo to najlepsza aplikacja do nauki języków. Tytuł sugeruje, że tak, ale jest to tylko tytuł, który zwabia widzów do obejrzenia tego filmu. A moim zadaniem w tym filmie będzie zbadanie tego tematu. Ale w jaki sposób to będę chciał zrobić? Wymienimy cechy Duolingo, czy to pozytywne, czy to negatywne. Przy tym zestawiając obok siebie inne aplikacje, porównując je ze sobą. A na razie zapraszam do oglądania. Duolingo charakteryzuje się m.in. świetnym systemem żyć. Dlaczego jest tak dobry? No, masz 5 żyć ogólnie i je tracisz, jak popełnisz błąd w lekcji, ale kiedy stracisz wszystkie życia, to nie jest koniec gry, ponieważ możesz sobie wykonać specjalne ćwiczenia, żeby sobie te życia odrestaurować. To powoduje, że jeszcze sobie przypominasz i utrwalasz stare zagadnienia. Niby to jest takie proste, ale to jest dobre. Zabawny system nauki. Duolingo do swoich lekcji wykorzystuje sztuczną inteligencję, która tworzy zróżnicowane zdania, co sprawia, że nie trafiasz cały czas na te same zdania. Przy tym stopniowo sobie budując umiejętności posługiwania się językiem. Zamknij się. Duolingo ma naprawdę sporo języków do zaoferowania, ale z jednym małym, nie małym haczykiem. Jest to potrzeba znajomości języka angielskiego, żeby móc się uczyć tych języków. Bo jeżeli nie umiesz, trudno, ale jeżeli umiesz angielski, nie ma problemu. Duolingo także nie ma wyjaśnień dotyczących regułek, jak język w ogóle działa. Nieprawda, ponieważ jak się kliknie ten mały notesik, to wyskoczy przewodnik, w którym jest wyjaśniona gramatyka oraz przykłady są podane w zdaniach. Co prawda nie jest to jakoś podane normalnie w ćwiczeniach, ale nie mogę odjąć punktu za to, że to jest niewyjaśnione, ponieważ jest to wyjaśnione. I to całkiem oczywiście. Praktyka jest naprawdę mocną stroną Duolingo, ponieważ jest tam sporo lekcji o podobnych tematach. Jakikolwiek temat nie robisz, to po prostu używasz wcześniej przedstawionych ci wyrażeń, przez co je sobie utrwalasz. A także przy użyciu AI masz cały czas te zdania jakkolwiek zróżnicowane. Ja sam kurwa nie wiem, co ja powiedziałem, nie? Mam nadzieję, że to było mądre. Także plusy. System żyć, zabawa, pokazy, sztuczna inteligencja, to też jest plus. A i praktyka, praktyka. Praktyka mocną stroną się czyni, nie? Ale minusy to potrzeba znajomości angielskiego. Tak to zbytnio takich zasadniczych wad Duolingo nie znalazłem. Ewentualnie można pod to podczepić jeszcze reklamy po każdej lekcji, ale ja już jestem w takim stopniu wtajemniczenia, że praktycznie na to nie zwracam uwagi. Możecie dać mi znać, jeżeli coś takiego zauważyliście. Następna aplikacja. Busuu. Busuu to aplikacja, która jest dobra bardziej do szybkiej nauki języka. Jeżeli na przykład wyjeżdżasz za jakiś czas za granicę i chcesz się nauczyć jakiegoś języka, na przykład niemiecki, no to chcesz się szybko pouczyć, nie ma problemu, Busuu jest tutaj. Lekcje w Busuu oferują szybki i łatwy dostęp do prostych wyrażeń, których można używać na co dzień. Nawet są tam wytłumaczone zasady działania języka, czego nie było w Duolingo. Jest tu także feature, który naprawdę dodaje punkty tej aplikacji, a mianowicie jest to... Jakby to nazwać? Jest to tutaj gdzieś nazwane? A mianowicie są to poprawki od społeczności. Co to znaczy? To znaczy to, że społeczność może poprawiać twoje zdanie, które napisałeś, napisałaś albo wymówiłeś, wymówiłaś. I na odwrót, też możesz poprawiać innych, nie? Jak taki mały skurwiel. To jest naprawdę fajny feature i byłby on lepszy, gdyby mi działał. No nie działa mi, no poprawki, pomóż innym. No, brak połączenia z internetem, ja nie wiem. Mi to z jakiegoś powodu nie działa. No, ale jednak brakuje tutaj funkcji powtórek. No są tutaj powtórki, ale musisz kupić premium. Serio, nie żartuję. Żeby móc sobie powtarzać sformułowania, musisz wykupić niestety premium, co jest dużym minusem. No co prawda, możesz sobie powtórzyć lekcje, ale bez przesady, to samo cały czas będziesz kręcił wałek? No chyba nie, no. Też chciałbym zwrócić uwagę na reklamy, jak są umiejscowione. W Duolingo też są reklamy, są po każdej lekcji, ale tam są po każdej lekcji, a tu są przed każdą lekcją. No, nie ma przed sprawdzianami, co jest w sumie to dużym plusem. Dziękujemy za to. Ale tak to przed każdą lekcją są reklamy, co w sumie jest takie irytujące. O wiele bardziej irytujące niż w Duolingo, bo chcesz sobie na szybko zrobić lekcję niemieckiego. A tu ciul reklamy.
zdanie. Także ja bym ocenił Busuu jako taką aplikację dobrą do szybkiej nauki podstawowych wyrażeń oraz do nauki wyzwisk, bo to... Der Klugscheißer. To jest dobre, polecam. No, to top 2, Duolingo top 1. Następny pociąg. Spikli. Został opóźniony o 5 godzin. Z góry przepraszamy i życzymy miłej podróży. Następną aplikacją jest Spikli i szczerze to jest dobra aplikacja, tyle że tak... No jeżeli kupisz premium, bo jeżeli tego premium nie masz, to niestety zdobędziesz tylko 5 punktów i koniec, już nie możesz dalej korzystać z aplikacji, co jest naprawdę... Średnie, ale w jaki sposób możesz tu się uczyć języka? To w sumie jest naprawdę dobra aplikacja. Tu mamy na górze sumę punktów, jaką mamy zdobyć oraz jaką zdobyliśmy. No i ja mam póki co premium, bo korzystam z próbnej wersji. Ale jak mi się skończy próbna wersja, to będę mógł zdobyć tylko 5 punktów. Ale dobra, jeżeli zdecydujesz się na kupno premium w tej aplikacji, które kosztuje ile? 50 zł, to co mają ci do zaoferowania? Przede wszystkim bardzo przyjemny system nauki. Naprawdę. Masz tam ładnie wytłumaczone regułki, masz sporą... Masz sporą różnorodność zdań. Masz tutaj dosyć szczegółowo opisane, jak składać zdania i trochę musisz się naczytać, co prawda, ale... Jakoś to jest opisane. Może zrozumiesz. O, nawet ci tłumaczył wymowę. Tak jakbyś był debil. A nie, czekaj. Ćwiczenie ze słuchu. Tu masz długie, długie, ale to długie. Tu masz Biblię całą do przesłuchania. No jakby ci się chciało, no to możesz skorzystać ze Spikli. Też jest dobry pomysł. W skrócie ta aplikacja zawiera przyjemne ćwiczenia ze zwykłymi, jak i rozbudowanymi zdaniami, fiszki, audiobooki, Biblię, piosenki, specjalne ćwiczenia na wymowę, monitoring postępu, czyli ogólnie wszystko, czego potrzebujesz do nauki języka. No generalnie, jak ci nie szkoda pieniędzy na naukę języka, to proszę bardzo, to jest świetna aplikacja, ale jeżeli chcesz sobie za darmo pouczyć się języka, to niestety ta aplikacja jest średnia. Palu. Czy tę aplikację mogę w ogóle brać na poważnie? Już na samym początku nas atakują jakimś cringe'owym filtrem. I dobra, dam szansę, nie? Hej, czy używaliście już gazetkowa? Czy masz już aplikację temu? Jeśli nie... Kolejna reklama w środku lekcji, baby. Kolejna reklama, ja nie mogę. Co jest? Dostałem przeceny? Niemożliwe. Nie, no słuchajcie, przez ilość reklam to po prostu nie da się korzystać z tej aplikacji, no chyba, że wy kupicie premium. Ale szczerze, nie polecam. Już lepiej sobie kupić, kurde, premium na Spikli i sobie skorzystać ze Spikli, bo to jest na pewno lepsza aplikacja. To nie, Falu nie. To może teraz sobie porównamy te wszystkie aplikacje pod czterema względami. Reklamy, benefity z premium, nauka języka i otoczka. Jeżeli chodzi o reklamy, to Spikli tych reklam nie ma wcale. Duolingo ma reklamy, ale tylko po lekcjach, co w sumie nie jest złe, ani nie jest git. Busuu ma reklamy przed lekcjami, co jest trochę bardziej irytujące, ale też jest okej. Musi jakąś aplikację zarabiać, co nie? I potem mamy Falu. A jakie są benefity z premium? Po zakupie Duolingo Plus otrzymujesz nieskończoną ilość żyć, spersonalizowane ćwiczenia, w których możesz sobie wybrać, co konkretnie chcesz ćwiczyć. A między innymi wymowę, słuchanie, poprawki błędów, powtórkę słówek oraz historyki, które wcześniej się pojawiały. Duolingo Plus także zawiera nielimitowane lekcje Legendary. Tutaj tego nie ma napisane, ale są tutaj także wyzwania na czas. Czyli tam na przykład dopasowywanie kart ze słówkami do siebie. I tak dalej. No i po zakupie Duolingo Plus także nie pojawiają ci się reklamy, ale to jest taki standard. I to są naprawdę fajne rzeczy, żeby były w premium. Ponieważ jeżeli tego premium nie masz, to tak naprawdę ci to jakoś bardzo życia nie utrudnia. Ale jeżeli już to premium masz, to jedynie ci to naukę uprzyjemnia. Benefity z premium w Spikli to w sumie jest odblokowanie całej aplikacji i normalne z niej korzystanie, nie? To jest takie... Pay to win, nie? W Busuu to oczywiście nie pojawiają ci się reklamy. Opakujesz sobie powtórki, co nie wiem, w sumie jest dla mnie głupie, bo powtórki powinny być normalnie, ale zgaduję, że za mało mieli, więc musieli to też dać. Jakaś tam gramatyka, szybsza pomoc, specjalistyczne kursy, szlifuj swoje umiejętności korzystając z wyjątkowych kursów. Fajne. I co mnie w sumie zdziwiło, jak to zobaczyłem, bo certyfikaty
hiszpański. Potwierdź zdobytą wiedzę i dodaj certyfikaty do CV. To pewnie po osiągnięciu jakiegoś tam progu, nie? Ale i tak. Dostanie certyfikatu za takie coś, to jest fajne. Jak na mnie tu też wygrywa Duolingo, bo tu masz taką fajną słówkę, jest fajna grafika, przyjemna dla oka. Busuu to jest trochę nudne, nie? Prosto jest to wykonane. Speakly ma przyjemne dźwięki, ma przyjemny interfejs, ale no na Speakly na drugim miejscu bym dał. No i jeszcze zostało Falu. No Falu ogólnie ma fajną tą otoczkę, fajnie jest to wykonane graficznie, ale jak dla mnie te filmiki z cringe'owym filtrem trochę to psują. A co społeczność Duolingo myśli o Duolingo? Praktycznie nie da się już uczyć, odkąd jest stała indoktrynacja treściami LGBT. To drugie zdanie jest propaganda LGBT. Bardzo jest to przykre. I tutaj się mogę zgodzić. Ta propaganda LGBTów to po prostu to jest jakaś zaraza, to jest plaga jakaś. Zapomniałem raz o lekcji angielskiego. Rodzina mi tajemniczo zniknęła z domu. Ej, chyba też miałem taki przypadek, niestety. Nie wiem, do czego służy ta aplikacja, ale na pewno nie do nauki języka. To obraza dla szkół. Żeby coś nauczyć, to przydałoby się wytłumaczyć reguły gramatyczne. No to kolego, teraz powiedz mi, co pamiętasz z niemieckiego ze szkoły? Zresztą tam dosłownie jest wytłumaczona gramatyka. Duolingo mnie nie dostanie. Wczoraj rozwaliłem windę, jutro zabarykaduję schody. Obronię się. No to kurwa, zobaczymy. Nie lubię się uczyć, więc dla mnie streak nie jest potrzebny. Czemu ciągle zmieniacie ikonę Duolingo na jakiegoś chorego? Mam tu już 5 lat i nic się nie nauczyłem. No to się nazywa skilliszu, kolego. Żadna z tych aplikacji nie jest zła, ale każda z tych aplikacji ma swoje dobre i słabe strony. Duolingo na przykład ma świetną praktykę i naprawdę się przyjemnie uczy, ale jako Polak, jeżeli nie umiesz angielskiego, to nie nauczysz się żadnego języka w tej aplikacji. Busuu ma łatwy dostęp do prostych wyrażeń, dlatego można się szybko nauczyć podstaw języka. Ale za to praktyka na przykład już jest ukryta za paywallem. Speakly jest naprawdę zarąbistą aplikacją, to jest mega przyjemna aplikacja, jest tam wszystko do nauki języka, ale jest to wszystko ukryte za paywallem. A Falu? Falu, nie. Tam masz więcej reklam niż nauki. No chyba, że kupisz premium. Oni przecież tak bardzo się chwalą na ich stronie, że są to numer jeden na świecie. A w dowodzie dają zaiste, prawdziwe, pięciogwiazdkowe opinie na ich temat. Sorry, ale pół godziny. Pół godziny to był max, jaki byłem w stanie przeżyć w tej aplikacji, więc nie mogę wystawić w ogóle żadnej pozytywnej opinii, bo to taka jest moja opinia póki co, nie? Bez pieniędzy to nawet do nich nie podchodzić. Ale jaki bym w końcu wystawił ranking? To w sumie zależy. Jeżeli chcesz przyjemnej, a przede wszystkim darmowej nauki, to Duolingo jest świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chcesz się szybko nauczyć podstaw języka, no to Busuu jest świetną aplikacją. A jeżeli chcesz się jak najskuteczniej uczyć języka i nie szkoda ci pieniędzy, to zapraszam do Speakly. No a jeżeli lubisz oglądać reklamy co pół minuty, to Falu, nie? Ale jak ja bym miał oceniać, to jak bym ocenił te wszystkie aplikacje? I to będzie według mojej opinii. Na miejscu pierwszym będzie Duolingo. Jest to moja ulubiona aplikacja, jak można zauważyć. Ta aplikacja jest przede wszystkim darmowa i to jest jedyna z tych wszystkich dzisiejszych aplikacji, które mają tak dobrze rozwiniętą darmową naukę jak Duolingo. Na drugim miejscu bym posadził Busuu, ponieważ tak jak już mówiłem, szybko można się nauczyć podstaw i tak dalej. No niestety te tam powtórki są ukryte za paywallem, ale to już trudno. Speakly będzie na trzecim miejscu i pomimo tego, że ta aplikacja jest tak dobra, to dlaczego ona jest tak nisko? Bo po prostu do prawidłowej nauki musisz kupić premium. To prawda, jest zarobista aplikacja, ale nie każdy może z niej skorzystać, bo 55 zł miesięcznie to no w Polsce jednak to jest wysoka cena, chyba na świecie tak też. Ale na Speakly się świat nie kończy, są inne aplikacje. No i na końcu Falu, no chyba już się nie muszę powtarzać dlaczego.